Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym, czwartym spotkaniu z cyklu Jakie nawyki zbudować, kiedy już przyjdzie do Ciebie taka trudna życiowa sytuacja. Być może byłeś kiedyś już w takiej trudnej życiowej sytuacji, nie umiałeś sobie poradzić, nie wiedziałeś co zrobić, ale takie sytuacje to jest naturalne, że przychodzą do nas, do naszego życia. One nam się pojawiają i my się zastanawiamy, dlaczego nam się pojawiają. Jak wiadomo, my sami je przyciągamy, my sami naszymi wcześniejszymi myślami ją kreujemy. Dlatego też, kiedy nauczyłam się, w jaki sposób budować nawyki i jak je stosować, kiedy przychodzi już taka sytuacja, to zamiast wchodzić w poczucie winy, zamiast wchodzić w jakieś poczucie bycia gorszym, zamiast opadać z sił, no to w jaki sposób budować sobie właśnie taki hart ducha. I dzisiejszy czwarty odcinek będzie dotyczył tego, jak mieć ten hart ducha, jak zahartować tego swojego ducha, żeby w jakichś wymagających sytuacjach, żeby one były, żeby nam było lżej, żeby nam było łatwiej. Witajcie, witajcie, fajnie, że jesteście. Więc moi drodzy, potrzebny jest hart ducha i warto go sobie wypracować. Hart ducha będzie jak takie ziarno do tego, żebyś mogła później w przyszłości wieść życie takie, jakie dzisiaj chcesz, aby mieć. Bo zakładam, że wiesz, jakie życie chcesz wieść. Wiesz, jakie masz marzenie. Wiesz, kim się stajesz w swoim marzeniu, jak się zachowujesz, jak wyglądasz, jak jesz, jak pijesz, jakich słów używasz, jakimi ludźmi się otaczasz. No to jest ten skok, gdzie wchodzisz jakby w nowe swoje życie. Ale żeby wejść w nowe życie, trzeba zdjąć ten skafander. I podczas zdejmowania tego starego skafandra, czyli tych starych emocji, starych przekonań, starej wersji siebie, starych jakichś takich nawyków, no to zdejmowanie tego skafandra jest wymagające. I właśnie tutaj potrzebujesz tego hartu ducha, żeby co? Żeby nie odpuścić. Bo pytanie, jak dzisiaj i podczas takiej sytuacji, podczas tego przysłowiowego zdejmowania tego skafandra, jak, poczekajcie, ja muszę odpalić samochód, żeby mi nie temperatura nie wygasiła znowu naszego live'a. I teraz, jak widzisz swoje życie dzisiaj? A jak widzisz swoje życie w tej takiej nowej wersji siebie? Tam, gdzie już chcesz tam być. Cześć, kochani. Więc każdy z nas jakby chce, jak już tu jesteś, to każdy z nas czuje, że chce jakby tego życia trochę lepszego, tego osiągania tych swoich marzeń. A właściwie po co osiągać, jak można je przyciągać, tylko i wyłącznie zmieniając własną wersję siebie, własną wersję swoich zachowań, swoich nawyków. I ten hart ducha to jest coś, co jest takim pomostem, dlatego takim stopniem do budowania swojej odporności, uwaga, żeby porzucić swoją starą wersję, bo umysł będzie Cię mocno trzymał, żebyś po prostu została w tym świecie, w którym jesteś. Więc moi drodzy, jak siebie widzisz w przyszłości? Pierwsze, co ja robię, jak buduję ten swój hart ducha cały czas, to co ja robię? Po prostu czuję, że coś się dzieje, czuję, że jest wymagająca sytuacja, czuję, że jestem na przykład potrzebuję jakiejś takiej wewnętrznej podpowiedzi, czuję, że mam się w sobie zebrać, ale bez walki, czyli potrzebuję wydobyć z siebie moją moc. Więc teraz ja zadaję sobie to pytanie, jak widzę moje życie, jaka jestem, uwaga, w mojej przyszłości, w moim marzeniu, spełnionym marzeniu, bo to marzenie jest taką kotwicą do naszej transformacji. Więc teraz pytanie, czy jestem słaba, czy czuję się ofiarą losu, czy potrzebuję opieki, czy potrzebuję innych ludzi, żeby się ich trzymać, czy raczej czuję się taką bohaterką, czy czuję się, że mam taką mocną postawę, czy czuję się taka szczęśliwa i taka spełniona i taka wolna od tych wszystkich negatywności. I teraz
zwizualizuj sobie takim wewnętrznym okiem wyobraźni, jak opowiadasz o swoim życiu, na przykład swoim wnukom, albo swoim gdzieś tam może dzieciom, albo w ogóle może chcesz opowiadać komuś na scenie swoją historię, albo siedząc już jako staruszka czy starzec na bujanym fotelu, opowiadasz o swoim życiu. Więc jak opowiesz to swoje życie? Jak opowiesz tą swoją przemianę? Że byłaś słaba? Że bałaś się? Tak, bałam się. Natomiast byłam wewnętrzną swoją bohaterką. I ten hart ducha jest właśnie czymś, co pozwala ci tutaj poczuć, że ta sytuacja, ta tak zwana trudna sytuacja jest dla ciebie takim ukrytym darem. Jest dla ciebie takim czymś, co prowadzi ciebie do twojego marzenia. Takim drogowskazem wręcz, że to jest zawsze dla ciebie, hart twój ducha jest dla ciebie twoim ziarnem korzyści. Więc zadaję sobie to pytanie, kiedy jestem w takiej jakiejś różnej sytuacji, gdzie nie wiem, co mam zrobić. Więc wycofuję się i konkretnie staję w sobie, widzę siebie w przyszłości, jaką siebie widzę, w jakim życiu siebie widzę i wiem o tym, że to jest mój stopień, czyli buduję w sobie, uwaga, świadomość. Wiem, że jest to stopień do budowy mojej odporności, mojej wytrwałości, mojej cierpliwości, mojej odwagi, mojej adaptacji do nowej rzeczywistości, którą tworzę, do mojej zaradności, do mojej mądrości. Więc jestem ja, która siebie tworzy z moim duchem, który mnie wspiera. I wszystko to, co zewnętrzne, czyli co widzę? Widzę problemy, widzę innych ludzi, widzę, że ktoś mnie wykorzystuje, widzę bla, bla, bla. Czyli to wszystko jest poza mną i ja to widzę. Więc pytanie, czy ja na tym się skupiam i mówię, to jest iluzja. To jest totalna iluzja, to są zaczepki po to, żebym ja nie tworzyła mojego nowego, pięknego życia. Żebym ja nie tworzyła nowej, piękniejszej, fajniejszej wersji siebie. Żebym ja nie wchodziła na jakiś większy, piękniejszy taki level swojego życia. Ale jest też, uwaga, inna rzecz. Jestem ja i jest to, co jest wewnątrz mnie. Czyli jest coś, co jest moją wyobraźnią. I to jest to, o czym mówiłam we wcześniejszych filmach. Co jest twoją wyobraźnią? Nie tylko to, co piękne, ale twoją wyobraźnią mogą być też stare historie, czyli nie uda mi się to, co, bo pochodzę z takiej rodziny, jest mi naprawdę trudno, jak ja mogę sobie wyobrażać moje życie w jakichś pięknych warunkach, kiedy naprawdę nie widzę tego w rzeczywistości. Więc pamiętaj, żeby wtedy budując swojego ducha, wspierając go, możesz sobie powiedzieć, to jest kłamstwo umysłu, to jest totalna ściema. Umysł uwielbia takie historie, umysł uwielbia tą negatywność, umysł uwielbia wchodzić w taką wyobraźnię, dlatego że on to zna, a on boi się tego nowego. Więc teraz, kiedy robię fizycznie krok do tyłu, staję ze sobą, mówię zawsze, że ze mną są anioły, ze mną jest wielki Bóg we mnie, który po prostu jest wielką mocą, który zawsze jest ze mną najlepszym przyjacielem. I tak mi to służy. Wszystko, co się dzieje w moim życiu, zawsze mi służy. Zawsze jest dla mnie z korzyścią, dlatego że ja sieję ziarno mojego nowego życia. Czego ja się mogę nauczyć? O sobie. A, mam takie emocje. No dobra, no to trzeba te emocje po prostu rozpuścić. O emocjach może będę w przyszłości jeszcze mówić. Po prostu je przyjmuję, rozpuszczam, mówię fajnie, że jesteście, super, że jesteście, już dużo się od was nauczyłam. Buduję moje nowe życie i teraz doświadczyłam was do końca, ale mam do doświadczenia inne rzeczy i wtedy ten bałagan w głowie, który się rodzi, wtedy w głowie, w myślach, no to są takie chwasty, które po prostu są automatycznie, samoistnie rozpuszczane. I możesz powiedzieć, tak, łatwo ci się mówi, ale jak ja jestem w trudnej sytuacji i masz całe mnóstwo takich wymówek do tego, żeby nie stanąć w sobie i nie
sprawdzić, jak wygląda w oczach wyobraźni Twoje życie, jak chcę, aby było. Jakie życie, uwaga, wybieram, bo Ty masz wybór swoich myśli, masz wybór swoich słów, masz wybór swoich emocji. I teraz od Ciebie zależy, co wybierasz. Dlatego też hard ducha to jest nauka swojego umysłu do nowych słów, do nowych myśli, do nowych czynów, do nowych zachowań. I wtedy możesz powiedzieć, że zmieniasz bieg swoich wydarzeń. Dlatego to jest ten moment, podczas zdejmowania tego skafandra, to jest ten moment, kiedy ty mówisz, jest to takie znane, że wychodzę ze strefy komfortu. I to jest ten moment, kiedy ty decydujesz się z tym swoim takim mocnym duchem, mocnym przyjacielem, decydujesz się, aby wyjść ze swoich starych, utartych ścieżek i wejść na nowe, nieznane ścieżki, ale taka ścieżka, która nie jest wydeptana przez kogoś, tylko jest Twoja własna, bo to Ty swoimi słowami, myślami, swoją odpornością i swoim hartem ducha idziesz do czego? Idziesz do tego swojego wymarzonego nowego życia i możesz tutaj zamieniać. Tutaj jest bardzo ważne, żeby zamieniać słowa, żeby być wyczulonym i kontrolującym swoje słowa. Zamiast kontrolować wszystkich innych wokół, co u kogo słychać, jak kto jest ubrany, bez oceny, bez opinii, bez tych takich, słuchajcie, wszczyków, skupić się na swoich słowach, na swoich myślach i zadać sobie pytanie, czy ja wybieram właśnie to, co prowadzi mnie do mojego wymarzonego życia, czyli kim ja się staję w moim nowym życiu, czy to jest dobra ścieżka, czy ja na pewno tam idę. No i teraz, co mogę Ci powiedzieć, przynajmniej ja to mówię tylko na moim doświadczeniu, na moich praktykach i na moich, na podstawie mojego życia, to jest to przekonanie tej swojej podświadomości, że Ty tworzysz swoje nowe życie. I to nie jest takie proste, ale też nie jest trudne. To nie jest takie łatwe, ale też jest wymagające dla Ciebie, bo uczy Ciebie nowego nawyku, nowej samodyscypliny i, uwaga, wchodzenia do swojego własnego świata. I teraz taką pułapką jest też to, żeby doświadczać nowego życia, często szukasz przyjaciół, czyli chcesz tak naprawdę zwierzyć się, szukasz nowego kumpla, przyjaciela, ktoś, kto Cię zrozumie, ktoś, kto będzie chciał przeżywać razem z Tobą tą Twoją transformację. Oczywiście, że to jest słuszne, to jest skuteczne, natomiast pamiętaj, że w tej całej transformacji najbardziej prosta droga to jest wycofanie się i bycie w samotności. Ja nie mówię o osamotnieniu, nie mówię w nostalgii, w jakiejś tęsknocie, ale w tej takiej samotności, czyli jestem ja z moim wewnętrznym Bogiem. Więc człowiek, który chwyta się innego człowieka, zachowuje się trochę jak dziecko, trochę jak ofiara losu, taki tonący, który się chwyta brzytwy. No ale jeżeli ty zdecydowałaś, jeżeli ty wybrałaś marzenie i styl i życie nowe, jakie chcesz wieść, no to ta niewygoda jest taka nawet konieczna, tak jak powiedziałam, że ona jest darem dla ciebie i ta niewygoda może być nawet ekscytująca, dlatego że ona będzie ciebie stawiała w twojej wewnętrznej mocy. Więc nie szukaj opiekuna, nie szukaj jakiegoś tam człowieka, gdzie będziesz od niego żebrać o czas, tylko możesz powiedzieć do swojego wewnętrznego Boga, daj mi tą mądrość w podejmowaniu decyzji. No bo w takiej sytuacji przyjaźnie są rzadkie. Ja to kiedyś powiedziałam, że przyjaźnie są jak diamenty. Mogą być czasem falsyfikatem i taką iluzją, ale przyjaźnie to są takie diamenty, czyli takie skarby, które cenimy. I przyjaźń to nie jest coś, co jest jakimś trofeum do zdobycia, że ty masz zdobywać przyjaciół, a bo oni mi pomogli, no to oni są moimi przyjaciółmi, nie do końca, bo to nie jest trofeum do zdobycia. Przyjaźń to jest
ogród do pielęgnowania. Więc to wszystko, co się dzieje w Twoim życiu i potrzebujesz po tej samotności z tym swoim hartem ducha być z kimś, z jakąś społecznością, z jakimś przyjacielem, no to pamiętaj, że brak przyjaciół w danym momencie, w tym krótkim momencie, będzie dla Ciebie też darem. Natomiast wtedy Ty zaakceptujesz jeszcze bardziej swoją naturę. Poznasz siebie jeszcze bardziej. Jeszcze siebie wzmocnisz bardziej. Jeszcze bardziej poczujesz, że ta moc jest w Tobie i uwierzysz w te swoje marzenia. Bo jak to kiedyś ktoś powiedział, że jeżeli masz palące pragnienie, bardzo mocne pragnienie, to dojdziesz do celu, ale nie chodzi o to, żeby tak bardzo pragnąć, tylko chodzi o to, żeby siebie wzmocnić. Po co? Żebyś była taką tryskającą, taką energią, żebyś miała w sobie takie życie, żeby ta energia życia płynęła, no to ten duch ma być zdrowy, ma być szczęśliwy, ma być pewny, ma być odporny. I kiedy ty to poczujesz, to zobaczysz, że jakby nie ma rzeczy niemożliwych dla ciebie. Sam na własnym doświadczeniu to poczujesz. Dlatego kiedy zaakceptujesz swoją naturę, jaką sobie siebie tworzysz, jaką sobie siebie w ogóle wytworzyłeś i skupisz się tylko na tym, co możesz kontrolować. Czyli masz robotę do zrobienia, kontrolujesz swoje jedzenie, co jesz, kiedy jesz, z kim jesz, czy to jest kompulsywne, czy to jest z poczucia braku, czy to jest z poczucia takiego zadowolenia tylko swoich emocji, zaspokojenia poprzez cukier swojej słodkości życia. Czy ty, jak kontrolujesz swoje myśli, gdzie one Cię prowadzą, o czym myślisz? Bo jeżeli mamy 70-80 tysięcy myśli w ciągu dnia, no to powiedzmy, że Ty przez 5 minut myślisz, jakie życie pragniesz mieć, a później przez cały dzień, o czym Ty myślisz. I to jest bardzo wymagająca robota, żeby swoje myśli zacząć kontrolować i ta samotność w tym momencie bardzo będzie Tobie pomocna. Nie inni ludzie, tylko Twoja samotność. A kiedy już poczujesz te myśli, to zobaczysz, jakie słowa wobec siebie, wobec tej trudnej tak zwanej sytuacji, wobec innych ludzi, jakie słowa wydobywają się właśnie z Ciebie. Czy to są słowa obraźliwe, czy to są słowa narzekania, czy to są słowa negatywizmu, czy to są słowa, które są dla Ciebie destrukcyjne, czyli nie da się, nie umiem, albo moje życie było takie śmakie. Czy to są słowa, kurczę, ale ja jestem bohaterem, ale ja jestem po prostu genialna w tym, co myślę, ale ja naprawdę daję radę, jestem fantastyczna i moje życie staje się coraz lżejsze i te wszystkie myśli negatywne przetransmutowałam na te pozytywne, bo widzę w tym ukryty dar, widzę, czego się uczę, wow, poznaję siebie i to jest niesamowite, jak można siebie poznać, a przynajmniej widzę też, z kim miałam wcześniej do czynienia, moi przyjaciele, jacy byli, czy to jest iluzja przyjaciół, czy to jest jakiś falsyfikat, co to jest w ogóle, jakie ja mam środowisko, masz możliwość się po prostu popatrzeć w lustro i zobaczyć, gdzie jesteś. To jest hard ducha, moi drodzy, żeby stanąć ze sobą. Więc nie twoja podświadomość w tym harcie ducha będzie dążyła do wewnętrznego spokoju. Pomimo, że na zewnątrz, tak jak ja teraz, możesz być ekspresyjna, możesz być dynamiczna, możesz mieć full energii, ale wewnątrz ciebie ten trzon będzie dążył do spokoju i będziesz mieć taki spokój w sobie, że taką pewność, czyli poczucie swojej wartości wzrasta. A kiedy poczucie wartości wzrasta, to po prostu czuć na zewnątrz i nie musisz skupiać się na tych, którzy ci doradzają, że coś musisz, a co jak ci nie wyjdzie, a co daj sobie spokój, a w ogóle nie zachowuj się tak czy inaczej. Tylko kiedy się wycofasz, to postawisz na taką jakość, czyli poprzez ten wewnętrzny spokój zaczniesz wyrażać siebie i swoją naturę. Ten hard ducha jest potrzebny w budowaniu takiego nawyku, który ułatwi Ci każdą trudną sytuację, a są trudne sytuacje w życiu, bo nasze życie to taka sinusoida, ale poczujesz przede wszystkim zaufanie do siebie, poczujesz zaufanie do ludzi, czyli do tych przyjaciół. I uwaga,
ja wiem, że podczas takiego, takiej transformacji, takiej zmiany, budowania w ogóle takiej pewności siebie, tej wiary w takie przetransformowanie twojego życia do bliżej marzenia, no to możesz zawodzić się też na tych ludziach gdzieś z zewnątrz, ale wtedy, kiedy już masz ten spokój, to możesz powiedzieć i możesz jakby utwierdzić się, wow, czyli taki człowiek nie jest doskonały i nie musisz wcale tracić zaufania na zawsze, tylko możesz spokojnie, powoli budować zaufanie do siebie, do innych ludzi. Więc nauczysz się przede wszystkim słuchać i słyszeć siebie, a przy okazji nauczysz się za chwilę słyszeć i słuchać innych ludzi. I ja myślę, że kiedy później spotkasz się ze sobą, spotkasz się nawet z innym człowiekiem, już w takim spokoju, ale w tej swojej wewnętrznej ekspresji i takiej mocy, nawet jak się spokojnie spotkasz z innym człowiekiem, to będzie twoja być może budowanie nowej przyjaźni, nowego zaufania do kogoś, no to dobrze jest być w naturze, bo w naturze kwitną najpiękniejsze rozmowy i wtedy poczujesz, jaka jest w tobie moc, jaka jest w tobie energia życia i co możesz kreować dalej. Myślę, że taki nawyk zbudowania takiego hartu ducha jest naturalny, bo wewnętrzny spokój w różnych trudnych sytuacjach jest konieczny. Sami o tym wiecie, więc zamiast panikować, zamiast szukać ludzi na zewnątrz, to ty będziesz umiała użyć swojego ducha do tego, aby poczuć ten wewnętrzny spokój. Więc zadaj sobie jeszcze raz to pytanie. Jak widzę moje życie w moim marzeniu? Jaka jestem? O czym chcę opowiedzieć w przyszłości? Czy o tym, że byłam słaba, że byłam ofiarą losu, że nie potrafiłam sobie poradzić? Czy widzę siebie jako swojego wewnętrznego takiego bohatera, która stanęła na swoim własnym podium, podium życia i jest po prostu w spokoju, w swoim marzeniu i w swoim takim relaksie, z taką postawą pięknego kwiatu, który po prostu został wypleniony przez te wszystkie chwasty dookoła. Więc pielęgnuj to, co masz i to jest właśnie dla mnie hart ducha. A ty daj mi w komentarzu informację, czym dla ciebie jest taki zahartowany duch. Bez walki z kimkolwiek i z czymkolwiek, bo po co walczyć z trudną sytuacją? Tylko lepiej uspokoić ducha i z nim żyć najlepiej. Pozdrawiam cię bardzo ciepło. Do zobaczenia jutro w piątym kolejnym filmie z cyklu Nawyki w trudnych sytuacjach. Cześć!